Siemanko, ja jestem Minecraft Blow, a to jest kolejny odcinek Minecraft Mody. Dzisiaj przedstawię wam bardzo ciekawą modyfikację i jak już możecie się domyślić, jest ona związana z lataniem, ponieważ znajdujemy się nad lotniskiem. Jak dokładnie nazywa się modyfikacja, którą wam przedstawię? Modyfikacja nazywa się TAG Helicopters Mod, albo jakby ktoś się uparł, to THX Helicopters Mod. Co dokładnie dodaje ta modyfikacja? Helikoptery. Ale od razu powiem, że nie są to zwykłe helikoptery, ponieważ mają one o wiele, wiele bardzo fajnych funkcji, które wam dzisiaj postaram się przedstawić, więc wejdźmy do mojego bunkru. Więc tak, jesteśmy w moim bunkrze, może zacznijmy od tego, jak się to wszystko kraftuje. Kraftuje się to bardzo, ale to bardzo prosto, co jest dużym minusem tej modyfikacji, bo w jaki sposób? Żeby skraftować ten prototyp helikopteru, potrzebujemy tylko 6 desek, dokładnie 6 desek. Robimy to tak jak na filmie, czyli robimy taką łódkę, a później na górze dajemy po prostu tak, żeby było śmigło i wszystko z desek, więc po prostu zetniemy dwa kawałki drewna i już mamy na ten helikopter, co jest dla mnie troszeczkę przesadne. No i tak mniej więcej wygląda ten helikopter. Stawiamy go na ziemię prawym przyciskiem myszy, trzymając ten nasz prototyp. Wygląd jest troszeczkę brzydki, jeśli chodzi o tą miniaturkę, ale w środku myślę, że jest bardzo fajnie. Unosimy się klikając spację. No i co jest takiego fajnego, jakie są fajne nowe funkcje? Funkcji jest kilka. Pierwszą, którą wam pokażę, to jest rzucanie bomb przyciskiem M. Rzucać możemy takie bomby co chyba 5-6 sekund, żeby się tak przeładowało. I kolejną ciekawą opcją są pociski na przycisku R. Trzymając ciągle przycisk R wystrzelimy 12 pocisków, po czym następnie wszystko się przeładuje i tak po 2-3 sekundach będziemy mogli znowu strzelać. Jest to bardzo fajne, jeśli mamy jakiegoś przeciwnika z dołu i możemy go po prostu takimi bloczkami podpalić, zapalić, tak polecam. No i poza tym helikopter ma obrażenia, co jest myślę bardzo fajne i takie bardzo realistyczne. Jeśli chcemy te obrażenia helikopteru zmniejszyć, to po prostu klikamy przycisk K i wtedy włącza nam się chyba autopilot, który kieruje nami i troszeczkę procent nam tego damage'u zmniejsza. Po przywaleniu w ziemię mamy oczywiście damage, ile to jest procent. Jak już będzie 100%, to po prostu w iście hollywoodzki sposób to wszystko wystrzeli. Dobra, ja już muszę kończyć, ponieważ już mi się pali pas startowy i szybko muszę go reanimować. Może mi się uda to wszystko ugasić, więc ja was zapraszam do subskrypcji mojego kanału, jeśli jesteście zainteresowani Minecraftem i do klikania łapek w górę, jeśli ta modyfikacja wam się podoba i jeśli chcecie oczywiście więcej. Więc trzymajcie się, do usłyszenia, pa!